Hej, witam was w 7 odcinku najlepszych czołgów w grze World of Tanks. Ostatnio mieliśmy okazję pograć czymś szybszym, a dziś na tapecie wyląduje amerykański czołg ciężki 7 poziomu T-29. Bez dwóch zdań jest to świetna maszyna zdolna do odparcia ataku nawet kilku czołgów. Jest to możliwe dzięki świetnej wieży, która w połączeniu z taktyką cooldown, czyli ukrywania kadłubia, sprawia, że jesteśmy niemal niezniszczalni. Jakby było tego mało, mamy rewelacyjną armatę 105 mm, która ma dobrą penetrację, świetne uszkodzenia na strzał i opuszczanie armaty minus 10 stopni. Co więcej, czołg posiada przyzwoitą mobilność i typowy amerykański atut. Duże gąsienice, które często przyjmują uszkodzenia za zero. Aby nie było, że tylko chwalę ten pojazd, powiem, że uszkodzenia na minutę nieco kuleją i sylwetka sprawia, że łatwo nas dostrzec. Sporadycznie, jak to w amerykańskim czołgu, zdarzają się także pożarki, szczególnie od tyłu. Z takich już moich widzimisię powiem, że irytowała mnie trochę linia do T-29, szczególnie T-1 Heavy i stokowy M6. Szczególnie zalecam odkrycie na nim armaty 90 mm. No ale dobra, przydałoby się zobaczyć ten czołg w akcji i zobaczmy, co dzisiaj pokaże. Czy ja o czymś zapomniałem? A tak, jeszcze mikrofon, dobra. Jesteśmy w garażu, T-29 jest już gotowy, postarałem się dać tak po jednym perku, aby nie było, że załoga jest za dobra i tak dalej. Wydaje mi się, że jest to dość normalny scenariusz, czyli pierwszy perk jeszcze nie do końca pełny. Poza tym są moduły i wydaje mi się, że możemy wchodzić do bitwy. Powiem tak, T-29 grałem bardzo dużo, a na moim koncie nie będzie jeszcze aż tak dużej historii, bo nie są wczytane wyniki z bety. W becie grałem bardzo dużo T-29, to była moja chyba ulubiona siódemka. No teraz jest nieco inaczej, bo jest więcej siódemek. Kiedyś były tylko trzy ciężkie, także wybór był dość oczywisty. Albo IS, albo Tygrys, albo T-29. Jakieś 70% mówiło, że T-29. Reszta IS, a Tygrysa to nie wiem, kto lubi, bo się kiedyś palił jeszcze bardziej niż dziś i w ogóle był jeszcze gorszy niż dziś. No i dobra, mamy niestety, albo stety, bo będę szalał, dziewiątki, nie ma arty. I wbrew pozorom to jest idealna okazja, aby pokazać się z dobrej strony i wykorzystać właśnie tą wieżę, która swoje będzie musiała dinkać, inaczej będzie bida z nędzą. Leopard pyta, jedzie nie wiem do końca gdzie, chyba na środek także, jak ja. No i co? Nie ma co gadać o T-29 już, bo wyczerpałem temat. Nie, no wiadomo, że to nie jest tak łatwo omówić ten pojazd. Trzeba byłoby pokazać na każdej mapie miejscówki fajne na ten pojazd, bo są prawie zawsze jakieś lepsze. Ta cała mapa w momencie, kiedy nie ma arty, jest idealna dla T-29, bo tak. Czy pojedziemy na lewo, będziemy grali na wieżę. Czy pojedziemy na środek, gramy na wieżę. Najgorzej byłoby takim pojazdem pojechać chyba do miasta bezpośrednio, bo tutaj faktycznie tej wieży za bardzo nie wykorzystamy, no bo będziemy odkryci. A tak będzie całkiem spoko. No Tygrys 2 już przejechał, tak bym go trafił, chociaż ten jeden raz. Ten jeden ostatni raz. Ale zdążył. Może będzie robił Sidescrapa. T-29 również Sidescrapa można robić jak najbardziej, nie ma nic przeciwko temu, z tym, że trzeba uważać, aby właśnie za bardzo tego boku nie pokazać, bo tam jest 70 pancerza. Z przodu mamy na kadłubie 100 ponad, z boku 70, z tyłu 50. I no mówię, najlepsze w tym wszystkim jest to, że ten bok faktycznie często przyjmuje za zero. I te gąsienice również nas wzmacniają. Rywale tutaj się pokazują sporadycznie. Wychyla się raz, wychyla się drugi raz. Na razie jest taka cisza trochę. O, Celecak się obudził. I to jeszcze z ukrycia mnie trafił. Dostałem od Tygrysa drugiego, czyli on tam celuje we mnie. Nikt z naszych go nie widzi. Niestety. Tutaj jest taki duży plus, że nie ma tej arty, bo już bym na pewno oberwał chociaż raz. Rywale są z tej lewej strony, ale nie ma przestrzału, niestety nie ma. Jest Tygrys drugi.
Poszukajmy swojej szansy. Nie, on jest schowany. Nie ma jak. Niestety. Zjedziemy nieco niżej. Móc. No on się pokazał. Pokazał na przestrzał. Dostał, dobra. Cerecek również się zaraz wychyli. Ale spudłował na szczęście. Podjeżdżam coraz bliżej, bo zależy mi na jakichś uszkodzeniach też, prawda? Nie chcę tylko stać i oglądać tą bitwę. W tych okolicach rywale już są. Szczególnie ten Super Perishing i Istrzy są przede mną. Ten 4-4 wyjechał, to na pewno mu warto pomóc. Dobra. Dokończony. I z trzeci. Przestrzał jest, idealnie. No, powinien przyjąć. Chyba dostał. Super Pershing nieco twardszy. Ale tylko nieco. Jest przestrzał. O, i z trzy już na oparach. Koniec. On już swoją kończy przygodę. Postaram się teraz przycisnąć do przodu trochę. Nie widziałem jeszcze te deków. Ferdek, Borsuk, Erheim tak zwany. No oni tutaj gdzieś się czają. Raczej bardziej z lewej strony. Wątpię, aby tutaj byli. No i ten Super Pershing dostał. Najlepiej będzie go trafić, wiadomo, tutaj w tą górną część. Ale cofa się trochę. No weszło. Dobra bitwa, powiem szczerze, było 0-2, a jest 9-4. Zmienił się ten wynik na podstawie tej walki na środku i w mieście. Ta flanka według mnie jest zawsze kluczowa. W randomkach, wiadomo. Na CW jest nieco inaczej. Co tu się stało się? Coś mi się, kurde, obraz zawiesza od zainstalowania nowej grafiki. Nie wiem, czasami mam takie przycięcia. No i dobra, Ferdek dostał. Właśnie, kurde, nierówny ekran mam teraz. Jestem bardzo ciekawy, jak to się teraz nagrywa. Kończy mi się nieco HP. Przez to całe zamieszanie. Ferdek jest, kurde. Padłem. Wiecie co, coś to wszystko jest nie tak. Nie tak jak być powinno. Ja muszę tutaj ogarnąć sterowniki do NVIDII, bo pobrałem nowe i najwyraźniej coś się tutaj zrąbało. Także zaraz do was wrócę. Wszystko wyłączyłem, tak że może będzie już nieco lepiej. I tak, mamy 2000 uszkodzeń. Wiem, nie jest to dużo, ale pamiętajcie, to były dziewiątki. Ja grałem bardzo zachowawczo, aby nie zagrać jakoś lamersko. I tak byłoby dużo więcej, gdyby nie właśnie ta końcówka, gdzie powstało zamieszanie z sterownikami. No i co to w ogóle jest, ja się zastanawiam. Ja wiem, że są tylko na dobrą sprawę dwie dziewiątki, bo Arty nawet nie liczą, na pewno we mnie nie strzeli. Ale to i tak nie jest to, o co ja walczę. No, ja walczę o siódemki. Walczyłem kiedyś zawsze prawie na siódemkach, teraz tylko takie tiery. Zresztą pamiętam bardzo dobrze momenty, kiedy właśnie wbijałem te 29, to właśnie nie wyglądało to tak, że były dziewiątki, tylko były siódemki albo niżej, bo mało kto miał takie tiery. A ja kiedyś no lifeiłem strasznie, żeby tylko wbijać te dychy szybko, tutaj te 30 wbić, tutaj wbić kurde IS-7, tutaj Mausa i wbijałem, a gracze normalni, tacy co nie grali po kilkanaście godzin dziennie, właśnie mieli szóstki, piątki. Ale to było dawno temu. Z takich informacji bieżących, to aby nie było, że nic nie mówię, to mogę powiedzieć coś o klanie. Jak widzicie, jestem teraz w G100, czyli można powiedzieć nowe 3XR. Byłem w Fejmie, ale nie grałem ani CW, ani Twierdz i po prostu chyba uznali, że nie ma sensu, abym tam siedział, bo no po prostu pewnie potrzebowali graczy do rozgrywek. No ja nie miałem na to czasu, także po prostu przeszedłem do G100 i tak to na razie jest. Zobaczymy, jak to będzie dalej.
Także takie krótkie oświadczenie. Newsik. No i wjeżdżamy do miasta. Już jest ciekawie, te 5-4 oberwa mogą tego lwa może trafić jeszcze. Zobaczymy. No to są ósemki twarde. O ty kurna! Miałeś nie strzelać do mnie! Nie tak się umawialiśmy, zapłaciłem ci w złocie. Kurde. Nie, pierniczę, ale farciarz. Że mu to w ogóle weszło. A nie w budynek. Równie dobrze mógł trafić w budynek. Ajajaj. No nie, no już jestem zdekoncentrowany. No już mnie kurde negatywnie witają. No jak można tak witać ludzi? Bitwa się jeszcze dobrze nie zaczęła, a ci już strzelają w biednego multishowa. GW Tiger to sam robi. Ach ci arciarze, zero litości. Tylko by tłukli biednych. Is, dobra, dostał. To 9-5 tam jest na rogu. Tutaj Arte też ma przecież przestrzał, tak? Takie gadanie, ale tutaj też mogę oberwać. Tam jest borsuk. Chyba nie ma sensu tędy jechać. Oj nie, to takie jechanie wprost pod celownik karty i tych tedeków. Wybiorę chyba inną ścieżkę. Bezpieczniejszą jakąś. Te 4-9, no tutaj gdzie jedziesz? Dawaj. Szukałem takich celów. Całe swoje życie szukałem te 4-9 takiego ładnego. Co jest z tym kurde opuszczaniem? Miałem przestrzał. I się musiał ruszyć, no. Jeden z drugim. Nie mam... Nie, nawet tego... No i dobra. Nawet... No comment, okej? I ten się też cofnął. Ta myszka mi jeszcze tu lata. A! Ominąłem jego pocisk. Nie no. Czaiłem i... Nic z tego nie wyszło. Teraz trochę tutaj... Dużo się ich porobiło. Ten z lewej, ten z prawej. Ale dinga się ode mnie. Gorzej z tym lightem, że on się już tak nie dinga. O kurde, Arta znowu. No miło z twojej strony. Zawsze czekałem na moment, kiedy zostanę odarty dwa razy w jednej bitwie. Tą bitwę to chyba trzeba będzie wyciąć, tak mi się wydaje. No bo tutaj ewidentnie mamy przykład chęci chyba władowania złości na biednym multiku, który niczym nie zawinił. O! Nie weszło. No wychyl się, panie, no. Co się będzie pan tak czai? Ma pan full HP. RB63, no czekam. Czekam. Dobra. Nie weszło. I tak, niby mamy tutaj... O, tak. Nie ma to tamto. Dalej strzelamy, widzę. Nikt nie ma naprawdę HP. No mają HP, ten leopard się czai strasznie, boi się chyba. Te 4-4 to nawet nie wiem, gdzie celuje. Czy teraz się przypadkiem nie obrócił? Jest ta lorka. Dostała, dobra. Nie widzieli mnie? Nie wiem, no mogli mnie zobaczyć, ja nie mam żarówki. Już na pewniaka wyjechałem trochę. Jest Arta. Nie ma przestrzału, ale Bulldog zrobił to lepiej niż ja bym zrobił. No i teraz 110 będzie walczyła z tym T4-4. Czy się cofnie aż tak? Dobra, cofnął się. Zarąbiście i jeszcze tylko WZ. Ostatni z ostatnich. Borsuk mógłby już podjeżdżać, no. Tutaj trochę się skampili nasi. Nie ma pytań.
Zwoleja w pełnym ruchu, jedzie sobie, strzelę sobie, kurna, weszło. Ja celuję, nie mogłem nawet skupić do końca. No nie, no dobra. Do dupy bitwa. Trzeba będzie rozegrać trzecią. Czasami gram dwie, czasami trzy, jak nic nie wchodzi. No, a czasami gram 10, tylko wy widzicie dwie na przykład. Tak też było, pamiętam. Te bitwy grillem. I co? Jest koniec? Koniec, dobra. 1800, no i to zobaczcie, znowu nie jest tak źle, bo jakby nie patrzeć, ja jestem 7 tierem na dziesiątkach, na dziewiątkach, także to się wydaje mało, ale to wcale nie jest aż tak mało, kiedy tak nas losuje. O to walczyłem. Wciąż nie jest idealnie, widać, że Wargaming chce mnie wrobić w słabe bitwy, ale jest. A to jest też ciekawe zawsze, że jak nagrywam najgorsze czołgi, to dostaję dobre losowania, dobre mapy, wszystko idealnie, tak aby nie było, że nie ma złych czołgów w ocie. A jak nagrywam odcinek o najlepszych czołgach, to mam prawie wszystko tak zrobione, tak ustawione, żeby tylko nie dało się zrobić filmu o najlepszych czołgach, tylko właśnie o takich średnich czołgach. Także nie ma ani dobrych, ani słabych, są tylko zbalansowane czołgi w grze World of Tanks. Tak z tego wynika. No ale dobra. Ja wiem, że Wargaming to wszystko ustawia na wieść, jak kurde mam zamiar nagrać kolejny film z tej serii. Z tej czy z tej. Ale wy dobrze wiecie, jak jest naprawdę. 3, 4 arty. Kurna. 4 arty. Naprawdę. Nie, no comment. No, pojechałbym na lewo. Ale nie wiem, czy ktoś nie będzie podświetlał. Właśnie, już stoją. Stoją jeden z drugim. Tutaj w teorii można grać na wieżę, no. O, dobra. Aha. Dostałem od Arty to akurat tam... palicho, ale że to weszło tak z woleja pięknie, to jest dla mnie naprawdę nie kumate. O ty! Panther? Tak agresywnie się wychyla? Teraz się robi konflikt interesów, bo ja bym chciał pojechać po tego T4-400, ale Panthera chce mnie bardzo wkurzyć, a jak ktoś mnie wkurza, to wiecie, trzeba się odegrać. I teraz co robić? Co robić? No, jedziełem po tego czeskiego gracza. A, czeski czołg raczej. Nie wiadomo, czy czeski gracz, Tor. Siema. 335 to nawet ładny damage. No dobra. Super Pershing zjechał, tutaj w ogóle coś wyczynia, jakieś cuda niewidy. Chyba go dobije, więc ja się już obracam. I zobaczcie, co się kurna dzieje tam na prawej. No to wygląda naprawdę bardzo, bardzo źle. Dla naszych. T3-2 to jest bardzo twardy czołg w tamtej pozycji. Wytrzyma na pewno sporo, ale nie wiem, czy aż tyle. Nie wiem, czy aż tyle. Nasi ewidentnie przyjmują kontrolę nad środkiem. Jakby to miało jakiekolwiek znaczenie. No i chyba taktyczny odwrót trzeba włączyć. Mam nadzieję, że nikt nie będzie snajpił w moje plecki. Byłbym za to bardzo wdzięczny. O! Nie ma tutaj już chyba nikogo. Chyba sobie odpuścili. T3-2 260 HP, także... Chciałbym wam powiedzieć, że dam radę i wytrzymam to natarcie, ale tak nie będzie. Najbardziej irytuje mnie ten Oni, kurde, że on ma tyle HP. Trochę słaba pozycja tutaj będzie. Oddam strzał, dwa i się będę musiał cofać. Ajajaj, to mogło wejść, kurde wejść.
chciałem dobić za wszelką cenę cenny czołg, tak? Dla rywali. Ale nie pykło. No tu jest parę ogrysków. Parę ogrysków jest. To fakt. Oj, weszła mu ta buła. Na plecach moich pokazał się oni. To jest dla mnie bardzo dziwne zjawisko. Myślałem, że normalnie zjedzie. Oj, nie przebijesz mnie, nie przebijesz. Dobra, już się wystraszyłem, że mnie kurde zaraz pacnie. Właśnie na tym środku są idealnie ustawieni pod tych rywali, co zjechali bez sensu. Bo gdyby oni, rywale, normalnie pojechali, tak jak powinni pojechać, czyli tą drogą tutaj, to by nie było problemu, środkę nie byłoby przestrzału. A ci pojechali dołem, kurde. Ajla bajla do przodu. I teraz raz, dwa, trzy, buła leci. Idealnie. No ale dobra, no to przecież nie będę narzekał, tak? Tylko się cieszyć. Ten tygrys trochę za bardzo tutaj do przodu jedzie. Muszę się zacząć cofać pod naszych środka. Dingają się od wieży, idealnie. Ja ich podświetlam jeszcze. Może zdążę przodować, byłbym bardzo wdzięczny. Isu, nie dobijaj go. Dobra. No i idealnie. No i taką bitwę chciałem mieć od samego początku, ale idealnie to zrobili rywale. No i bardzo głupio oczywiście, ale idealnie dla nas. No i zobaczcie. Da radę. I udało się oszukać system, bo to tam, że jest damage, to jedna sprawa, 3200, ale jeszcze po asyście 2700. Dlaczego ta asysta? Bo trakowałem i podświetlałem. Zaraz zobaczymy dokładnie, ile tu wyszło. Moment, tutaj to będzie widać. To jest, co to jest, nie wiadomo. To nie wiadomo też, co to jest. Tutaj mamy po obserwacji. Tu mamy też po obserwacji. Czyli to pojechanie środkiem miało kurna sens, bo dzięki temu, że pojechałem środkiem, podświetlałem rywali i oni zbierali uszkodzenia, a ja na tym zarabiałem kasy i kredyty. Kasy i kredyty. Mądrze. Kasy i expa. Także, no słuchajcie, udało się oszukać system. T29 jednak jest bardzo dobrym, jak i najlepszym czołgiem 7 poziomu. I tyle ode mnie. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Zachęcam do wybierania kolejnego pojazdu, który ma się pojawić w tej serii. Tutaj w rogu pojawi się taka opcja oddania głosu w takiej ankiecie. Mam nadzieję, że będziecie mieli na to sekundkę. Stanowicie się, co będzie najlepszym wyborem. No i co? Życzę miłego dnia. Dziękuję za uwagę. Cześć.